Już papiery, już wszystko, tak? Panie Bogusławie, pytanie takie, Kośmider jest nie do pokonania, jeśli chodzi o przewodniczenie w Radzie Miasta Krakowa? Nie, to nie jest kwestia pokonania czy niepokonania, tylko jest kwestia znalezienia porozumienia. Znaleźliśmy porozumienie, w którym ja jestem przewodniczącym przez pierwsze 2 lata tej kadencji, potem zastąpił mnie pan Dominik Jaśkowiec i myślę, że to jest dżentelmeńskie, uczciwe i polityczne porozumienie, także które wspólnie ustaliliśmy z klubem pana prezydenta. Ale potem widać, że wygrywa opcja Ireneusza Rasia. Nie. Potem widać, że Grzegorz Lipiec znalazł dobre rozwiązanie i tak to proszę interpretować. Panie przewodniczący, koalicja z prezydentem jest już pewna, rozumiem, i to jest symbol tego, że to... Znaczy, pewna będzie wtedy, kiedy podpiszemy, natomiast jest bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobna. Myślę, że jest tutaj wspólnota i pomysłów i polityki. Oczywiście będzie wiele spraw, które się będziemy różnić i też po to będą różnego rodzaju działania, żeby integrować nasze środowiska, żeby te różnice, no w jakiś sposób nimi zarządzać, prawda? Mm-hmm. Tam, gdzie się nie da dogadać, no to się nie dogadamy, tam, gdzie się da, no to będziemy próbowali zmierzać stanowisko. Ale mówicie, że nie wyłączacie, nie wykluczacie współpracy z PiS-em, natomiast zaraz będą prace nad projektem budżetu. Myśli pan, że zmieszczą chociaż jedną inwestycję? Z reguły im się to przy was nie udawało. Czas pokaże.